Mieszkamy w Niżnym Tagile. Jest tutaj oczywiście mroźno. Trochę wieje, pada śnieg. Czyli wreszcie czuć prawdziwą rosyjską zimę. Nie to co w Finlandii. O Wiśle już nie wspominając. Tu mamy naprawdę zimowe skakanie, zimowe warunki. Oby tylko wiatr nie przeszkadzał, ale wieje raczej z korzystnej strony, od strony siatek. Więc liczymy na to, że wszystko zostanie rozegrane bez większych problemów. Dziś na starcie 63 zawodników z 15 krajów. Dwie serie treningowe i kwalifikacje. Nastroje dobre. Wszystkie narty i pozostały bagaż właściwie już dotarły. Już albo dopiero. Jako ostatnio otrzymali sprzęt Norwegowie, dosłownie przed chwilą na skocznie dojechał. Na razie kibiców jeszcze brak, raczej dopiero jutro zobaczymy tu większą ekipę miłośników skoków narciarskich. A my czekamy na pierwsze skoki, na dalekie loty i miejmy nadzieję ciekawe, udane zawody. Bo szkoda by była, gdyby się tutaj coś miało nie odbyć. Organizatorzy włożyli dużo pracy i wysiłku, przygotowanie i skoczni i wszystkiego tutaj pod zawodników. Czekamy na start i trzymamy kciuki, żeby to był znowu dobry weekend dla Polaków.